naprawdę słowa uznania. Wiem, jak trudno było tą decyzję podjąć, szczególnie pan prezydent Glamowski, myślę, że może coś więcej na ten temat powiedzieć, ale ja sobie tylko przypominam to, co się wydarzyło, szanowni państwo, na przełomie lutego i marca, po moim kontakcie właśnie z panami dyrektorami, z panem dyrektorem Maciejem Hoppe i panem profesorem Gochem, po jakby naszej tutaj prośbie i propozycji. Za każdym razem pan doktor Kowalski podczas obchodu zauważył, że tutaj wojewoda wydaje rozkazy, a szpitale je realizują. To tak nie jest, szanowni państwo. Wszystko jest w miarę konsultowane. O ile może być konsultowane, decyzje muszą być podejmowane, ale tutaj na taką prośbę o to, żeby przejąć ten ciężar walki z koronawirusem wtedy, kiedy ta choroba zaczynała się wdzielać do naszego kraju. Odpowiedź była natychmiastowa i myślę, że to, co tutaj się wydarzyło przez ten czas, powinno być kiedyś opisane jako właśnie przykład poświęcenia i dobrego zarządzania, szanowni państwo, jednostką służby zdrowia. Tylko powiem, że w mojej ocenie, to powtarzam po raz kolejny, bycie menadżerem, właśnie jako bycie szefem szpitala jest jednym z trudniejszych funkcji menadżerskich. Bycie dyrektorem, menadżerem szpitala w Grudziądzu to jest podwójna trudność, ale bycie menadżerem szpitala w Grudziądzu jeszcze w czasie COVID-u, no to razy trzy, więc słowa uznania i podziękowania, bo tutaj też można przy okazji zdrowie, szanowni państwo, przy tym wszystkim stracić.